Badań przeprowadzonych przez bank DNB Polska wynika, że ponad 80% polskich przedsiębiorców nie przyjmuje się Brexitem. Czy Lewiatan, Konfederacja Lewiatan ma e, podobne e, informacje o e, wiedzy polskich przedsiębiorców? No oczywiście jako Konfederacja Lewiatan podjęliśmy działania zmierzające do poinformowania i wyedukowania przedsiębiorców w zakresie tego, co, czym grozi Brexit. Zaczęliśmy to prowadzić dużo wcześniej niż na przykład polskie urzędy i polskie ministerstwa. Obserwujemy, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz MSZ dopiero od drugiej połowy ubiegłego roku informują, starają się informować przedsiębiorców o Brexicie. Natomiast my takie działania prowadzimy praktycznie od 2017 roku. Wiadomo, że gospodarka to jest system naczyń połączonych. Jeżeli niektóre firmy, które kooperują z Wielką Brytanią, eksportują, mają tam swoje filie, popadną w kłopoty, nie będą w stanie płacić na czas swoich zobowiązań. To rozumiemy, że to może dotknąć także te firmy, które pozornie nic nie mają wspólnego z Wielką Brytanią, w ogóle nie handlują z Wielką Brytanią. To prawda, ekspozycja na Brexit jest nie tylko bezpośrednia, to znaczy nie musimy mieć bezpośrednich kontaktów handlowych z Wielką Brytanią, nie musimy mieć tam swoich oddziałów produkcji bądź świadczyć tam usług. Naszym głównym kontrahentem może być firma, która jest mocno powiązana z rynkiem brytyjskim. Jeżeli ta firma będzie miała kłopoty, no to również wystawia naszą firmę na takie skutki. To są oczywiście trudne do przewidzenia, bo być może to spowodować mniejsze zyski tamtej firmy która ma bezpośredni związek z rynkiem brytyjskim, a może być to również jej upadek. Co mógłby zrobić rząd, albo co powinien zrobić rząd, żeby skutki ewentualnego twardego Brexitu maksymalnie złagodzić, jeżeli chodzi o polskich przedsiębiorców? Rząd mógłby podjąć te działania po prostu wcześniej, chodzi mi o działania informacyjne, ponieważ wielu przedsiębiorców na przykład zakontraktowało już pewne dostawy w jedną lub w drugą stronę, i ta cena obowiązuje, a jeżeli termin tej dostawy jest przewidziany na kwiecień lub późniejszą datę, ta cena może być po prostu nieadekwatna, nieopłacalna, jeśli zacznie być naliczana składka celna. Ale czy powinny być jakieś stworzone specjalne fundusze, które będą jak gdyby rekompensowały przedsiębiorcom przez jakiś czas skutki twardego Brexitu, dopóki firmy nie złapią równowagi, nie znajdą nowe ręki zbytu, nie dostosują się do nowych ceł? Taka elastyczna linia kredytowa dla przedsiębiorców byłaby oczywiście bardzo rzeczą pożądaną, ale to dotyczy nie tylko handlu z Wielką Brytanią, to w ogóle dotyczy handlu zagranicznego, ponieważ jak wiemy na tych mniej bezpiecznych rynkach a mówimy tutaj o rynkach krajów rozwijających się, bądź krajów, które w ogóle nie są w Unii Europejskiej, to zawsze takie gwarancje kredytowe są mile widziane i oczywiście rząd mógłby takie mm, działania podjąć. Oczywiście pytanie, czy to mogłoby być bezzwrotne? Prawdopodobnie nie, no bo tutaj przepisy o pomocy publicznej y, są jednoznaczne. To raczej musiałaby być jakaś elastyczna, preferencyjna linia kredytowa. My też y, od dłuższego czasu powtarzamy, że y, rząd mając taki wpływ na na media i dysponując takim taką szeroką paletą Nadawców publicznych powinien bardziej informować o Brexicie i jego potencjalnych skutkach. Uważamy, że te informacje, które się pojawiają, to są głównie informacje na temat tego politycznego szczebla, na przykład o spotkaniach na szczycie Unii bądź z Wielką Brytanią albo o spotkaniu negocjatorów unijnego i Wielkiej Brytanii. A powinno być też więcej materiałów, nie tylko takich newsów politycznych, ale także informacji o skutkach gospodarczych, bo bo to nie tylko ludzie zainteresowani polityką, słuchają radia i oglądają telewizję, ale są to często bardzo przedsiębiorcy i do nich z tą informacją można by dotrzeć, i być może wtedy ta ankieta banku DNB wyglądałaby zupełnie inaczej. Czyli gdyby przedsiębiorcy byli wcześniej informowani przed półtora roku temu o tym, co się może wydarzyć, to mogliby jakby zdywersyfikować e, swoich partnerów handlowych. Tak, mogliby szukać innych rynków zbytu po to, żeby ten szok związany z twardym Brexitem był mniejszy. No raz i półtora roku na znalezienie innego partnera handlowego to jest zwanie lepiej niż pół kwartał bądź y, miesiąc. Mogliby również inaczej kontraktować y, te y, zamówienia po innych stawkach. Mogliby na przykład policzyć, że y, stawki celne ujmą w tej, w tej cenie i ta, y, potem nie byłoby żadnej niespodzianki.